I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes. Dziękuję wszystkim tutaj za kolejną edycję Eurojuniora. Wiadomo, na jesień znowu będziemy się bawić. Mam nadzieję, że w takim samym albo i większym gronie. No fajna zabawa, fajna pogoda. Mam nadzieję, że byliście zadowoleni. Dużo emocji. Wyniki widzieliście, liczyliśmy do ostatniej chwili, gdyż tutaj aż cztery zespoły, dwa zespoły po dwa miały taki sam bilans, dlatego pierwsze i drugie miejsce było bilansem bramkowym i trzecie z czwartym również. Ale zaczynamy od szóstego miejsca, które zajęła druga drużyna dziesiątki. Piąte miejsce, pierwsza drużyna, która wygrała ten bezpośredni mecz ze swoimi kolegami. Czwarte miejsce zajęła dziewiętnastka, która miała gorszy bilans bramkowy od przeciwnika. A lepszy bilans bramkowy miała 32 i to ona ma trzecie miejsce. Zapraszamy kapitana, całą drużynę. Drugie miejsce i tytuł wicemistrzowski, 31. Tytuł mistrzowski lepszym bilansem bramkowym, 36. Wielkie gratulacje. To niespodzianka. Jest tak dużo, że mi braknie tych medaliki. Ale to ja trenerowi przekażę. Nie. Żartowałem. Tradycyjnie mamy również nagrody indywidualne. Tutaj grono sędziowskie wraz z organizatorem przyznało dwie nagrody indywidualne oraz jedną za króla strzelców, ale zaczynamy od najlepszego bramkarza. Tutaj było bardzo, bardzo ciasno, gdyż każdy bramkarz tutaj bardzo fajnie bronił, ale naszym zdaniem najlepszy był Mateusz Kornatowski, 31. Królem strzelców, no tutaj rzutem na taśmę, Piotr Górski, 7 trafień, 19. I najlepszy zawodnik, tutaj również mieliśmy małą wymianę zdań, no ale nagrodziliśmy to, jak pracuje dla drużyny, jak pomaga każdemu koledze ze swoich kolegów. To jest Kacper Drzewiecki, 32. Dziękuję wszystkim jeszcze raz i widzimy się jesienią.